Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kanale Ślady mi Czterech Łap. Dzisiaj przychodzimy do Was z vlogiem i niestety jesteśmy już w mniejszym składzie, ponieważ Okruszek od nas odszedł. Stało się to już kilka dni temu, nie miałam jakoś okazji Wam o tym powiedzieć. No, zostawiło to jednak ślad na moim sercu. Zdecydowałam, że już nigdy nie będę chciała mieć chomika. Był on ze mną tylko 1,5 roku i naprawdę jest mi z tego powodu przykro i po prostu nie chcę już mieć zwierzaków, które tak krótko będą żyły, bo jednak ciężko się przechodzi to rozstanie. Ale postanowiłam, że jednak jakoś sobie to wszystko ułożę i że nie będę kończyła z nagrywaniem. I po prostu będę dla Was dalej wstawiała filmy. I myślę, że przez wakacje będzie się ich pojawiało sporo, jednak już od września myślę, że będzie ich mało, ponieważ będę miała dużo nauki i też wyjeżdżam, także zobaczymy, jak to będzie. Ale zapowiadam Wam, że przez wakacje właśnie będzie sporo filmików. Myślę, że zrobimy też tą naszą serię Holi Vlogi, bo wyjeżdżamy też do Gdańska i będziemy też, myślę, fajnie spędzać wakacje, także myślę, że filmików nie zabraknie. Mamy już godzinę 15:30, jakąś godzinę temu wróciłam do domu i właśnie robię psiaką obiad. Dzisiaj im dam trochę mniej mokrej karmy niż zazwyczaj jedzą. Lunce dam chyba 40 gramów, Lady jakoś 125, coś takiego, bo jest gorąco i myślę, że zrobimy psiaką lody na później, więc troszkę mniejsza porcja. Nałożyłam już im porcję jedzenia i dodaję suplementy. Obiadki gotowe i jedziemy dać psiakom. Kupiłam ogólnie dzisiaj takie świetne foremki, właśnie na lody. To są ogólnie takie na kostki lodu, ale ja pomyślałam, że będę takie mrożonki dla psiaków robiła. Ostatnio Wam pokazywałam na filmie, jak właśnie takie robię. Tylko że miałam właśnie taką plastikową foremkę, takie zwykłe kwadraciki wychodziły, a tutaj mamy właśnie takie w kształcie kaktusów, także fajny wakacyjny motyw i wiem, że będą pytania, z jakiego sklepu one są. I ja je kupiłam w Dino. Były jeszcze takie w kształcie truskawek i w kształcie ananasów, ale to właśnie mi się najbardziej podobały i też były właśnie taki poręczny kształt, że można też patyczek dołożyć. I ja za nie zapłaciłam 8 zł. Zalałam już foremkę wrzątkiem, żeby się wyparzyła. No i będziemy mogli przejść już do przekładania pasty do formy. Mamy już po 21:00, ja wyszłam z psiakami na spacer. No w takie upały wybieramy się na spacerki dosyć późno, także myślę, że to jest idealna pora na spacer, bo jest już trochę chłodno i psiaki się tak nie będą męczyły. Lady.
Mamy już kolejny dzień. Dzisiaj kontynuuję wczorajszego vloga. Jest już 17:30 i właśnie będę psiaką robiła obiad. I my ogólnie jesteśmy na karmie Animonda Gran Carno. Jak już pewnie wiecie, jeżeli nas oglądacie od jakiegoś czasu. I chyba przez miesiąc aż, dzień w dzień jadły tą karmę. A tutaj mamy już od dłuższego czasu, jakoś od początku roku, tą karmę. To jest karma właśnie z wiejskiej zagrody. I dzisiaj może damy psiakom do zjedzenia właśnie takie jedzonko. Karma już nałożona, suplementy dodane, ale zostały nam jeszcze z wczoraj dwa lody, te bez patyczków. I postanowiłam, że dam psiakom, bo dzisiaj znowu mamy upalny dzień. Jeden dla Lady i drugi dla Nunki. Naprawdę fajnie wyglądają i mega jestem zadowolona z zakupu tej silikonowej foremki. Tak wyglądają już obiadki. Postanowiłam, że nagram dla Was w tym filmie aktualizację smakołyków i mokrych karm moich psiaków. Ostatni raz tego typu film nagrywałam 3 miesiące temu, z tego co patrzyłam, więc naprawdę sporo czasu już zleciało, a to są jedne z najbardziej ulubionych przez Was filmów, więc postanowiłam, że dzisiaj taki nagramy. Najpierw Wam może pokażę otwarte smakołyki. Na początku mamy tutaj taką pastę z doktora Claudersa i tutaj tak zostaje bardzo malutko. Tak wygląda tutaj opis i skład tej pasty. Dalej mamy takie spaghetti z firmy Macet i została nam tylko jedna taka połówka. Z takich bardziej przekąsek i smaczków treningowych mamy otwarty jeszcze sushi firmy Macet. Akurat to jest smak kaczka ryba i to są właśnie jedne z ulubionych smaczków moich psiaków. No a tutaj mamy skład. I mamy jeszcze otwarte trzy paczki gryzaków. Tutaj takie z Ulfa, o smaku tuńczyka. I tutaj było 10 sztuk, a zostało nam już 5, połowa zjedzona. Mamy jeszcze takie gryzaki z firmy Fish for Dogs. I to są takie małe kosteczki, małe jak na gryzaki, więc jak na gryzaki małe, ale jak ogólnie na smaczki to dość spore. Tutaj mamy dawkowanie i skład po polsku. Tutaj mamy po prostu skórę białej ryby, są to świetne smaczki. I tak naprawdę jedynym minusem jest cena, bo są dość drogie. Tutaj mamy, nie jest wcale takie duże to opakowanie po prostu. Ale naprawdę myślę, że warto, bo są to fajne, zdrowe smaczki. I już ostatnimi otwartymi smaczkami są kości z Barco. No i jeszcze tutaj mamy takie dwie małe folijki. A tak to tutaj nie ma smaczków, tylko trzymam te woreczki po prostu, żeby nam tutaj pleśń nie wyszła. I zostały nam 4 kości, bo jedną zjadła Lady, a jedną dałam psiakowi mojej babci, Azorowi, i obu psiakom mega smakowały. Teraz możemy już przejść do zamkniętych smaczków. I na początek mamy tutaj takie hiszpańskie kości strzałkowe z szynką z firmy Alpha Spirit. Lady bardzo lubi gryzaki tej firmy, oni mają też te wielkie kości, mniejsze i właśnie te kości strzałkowe. Ale jeszcze są zamknięte, ponieważ mamy już 3 paczki gryzaków otwarte, więc na razie nie będę nowych otwierała. Dalej mamy taką kostkę z firmy Paverza. I to jest taka malutka kostka w porównaniu... To jest właśnie tego typu co te, tylko że zobaczcie. Tutaj mamy, jednak widać tą różnicę we wielkości, bo ja właśnie tą kość kupiłam z myślą o Lunie. Ale niestety Luna nie lubi jeść aż takich twardych gryzaków. Czasami się zdarzy właśnie zjeść gryzaki, ale ewentualnie takie typu właśnie z tego Wolfa.
No, coś właśnie takie bardziej miękkie, chociaż troszkę twarde, wiecie, takie. Ale to już jest nasza druga kostka. Pierwszą zjadła Lady i w sumie też z myślą o niej kupiłam tą kość, ale to jeszcze było zanim kupiłam właśnie te większe kości z Barco i te większe kości wychodzą bardziej opłacalnie, bo ta kostka kosztowała coś około 7 zł, a w przeliczeniu te Barco wychodzą po 4,50, więc naprawdę się opłaca. No ale Lady bardzo smakuje ta kość i ma też świetny składzik. I z gryzaków zamkniętych już chyba ostatnia paczka z tego co widzę, to jest właśnie z Renske serek himalajski i my już go mamy naprawdę bardzo długo, ale to jest jednak taki gryzak, że on się nie popsuje, ma naprawdę długą datę, ja tutaj może jej nie widać, ale właśnie ma jeszcze prawie rok daty. No tutaj mamy po prostu skład mleko. I są to mega fajne gryzaki, bardzo twarde. My już mieliśmy jeden serek himalajski z firmy Four Dogs Original i Lady go zjadła ze smakiem, zajął ją chyba na 2 tygodnie i naprawdę bardzo jej smakował. Tutaj mamy 2 paczki ciastek właśnie z firmy Four Dogs. Tutaj mamy ciasteczka z nadzieniem, a tutaj treserki z nadzieniem. Dalej mamy 2 opakowania smaczków z Dogway. Jest to taka seria od Macedu. I właśnie jedne smaczki są to takie jakby gryzaki, ale bardziej przekąski z wołowiną i marchewką. A tutaj mamy takie kosteczki drobiowe z dodatkiem sera. Możecie sobie jeszcze zobaczyć na skład. Dalej mamy smoothie doga. I tutaj też mamy skład. I moje psaki ogólnie lubią smoothie doga. Mieliśmy kiedyś takiego o smaku wołowiny. A tutaj jest taki Imunio i on jest z wołowiną. Więc myślę, że psiakom posmakuje i też myślę, żeby właśnie z tego smoothie wylać je do tych foremek kaktusów i zrobić im takie lody. Dalej mamy takie filety z kurczaka firmy Haumiał, 0,5 kg. Tak tutaj wygląda skład. I ja już wiem, że psiakom mega posmakują te smaczki, bo one właśnie uwielbiają takie tego typu właśnie jedzonka. Dalej mamy takie kiełbaski ze sytej michy. Są o smaku królika z marchewką i mniszkiem lekarskim. My je dostaliśmy, właściwie psiaki je dostały na urodziny od sklepu 4 łapy. One mają 100 gramów i tutaj mamy właśnie takie kiełbaski. One są pozłączane tutaj takimi cieniutkimi właśnie wiązadełkami, ale łatwo jest je rozdzielić. Jeszcze nigdy ich nie mieliśmy, ale jestem właśnie ciekawa, czy psiakom zasmakują. Mają naprawdę fajny skład. Ja ogólnie psiakom nie podaję raczej smaczków z królika, ale wiecie, jak już dostaliśmy, no to sobie zjedzą. Dalej również ze sytej michy mamy batoniki wołowe. Bez dodatku zbóż. Mieliśmy kiedyś takie z indyka i Lady bardzo smakowały. Lunka chyba zjadła połowę, bo więcej już nie chciała, ale może po prostu nie miała ochoty. Ale zobaczymy, mają naprawdę mega fajny skład. I też je polecamy. Dalej mamy smak łyki o smaku kaczki z Pepe i jest to seria firmy Paka Zwierzaka i tutaj mamy właśnie podgląd na te smaczki i my już mieliśmy takie o smaku wołowiny z tego co pamiętam, ale teraz mamy właśnie kaczkę i one też mają świetny skład, podobnie właśnie jak te batoniki z tej michy. One mają 80 gramów i są właśnie w takich fajnych małych kostkach, idealnych na trening. Dalej mamy takie mini sandwicze firmy Dokas i ponownie je też mieliśmy, tak jak w sumie chyba większość smaczków z tych co tutaj Wam pokazywałam, ale tutaj składu po polsku nie ma, mamy tutaj 70 gramów, ale na zaproszenie możecie sobie znaleźć ten skład i naprawdę mega fajne i też nie są w jakiejś takiej bardzo wysokiej cenie, także też fajnie. Tutaj mamy smaczki z doktora Claudersa,
to są takie treningowe o smaku jagnięciny. To są takie większe kostki, ale spokojnie można je pokroić, bo są mięciutkie. Właśnie nawet na 4 części, na 2, jak kto woli. I tutaj składzik chyba gdzieś jest. Teraz już przechodzimy do karm i mamy tutaj 13 puszek Animonda Gran Carno o smaku wołowiny i łososia ze szpinakiem. Jest to nasza stała karma mokra i właśnie moje psiaki codziennie jedzą po 200 gramów mokrej, znaczy 200 gramów mokrej karmy. Lunka je 50 gramów, Lady 150 i tak już mamy niezmiennie od jakiegoś czasu. I to jest właśnie taka nasza podstawa. Tutaj możecie zobaczyć skład. Tutaj mamy jeszcze suchą karmę Luny i ogólnie to tutaj jest bardzo małe opakowanie, ale to dlatego, że Luna je dziennie tylko około 25 gram suchej karmy. Lady ma swoją suchą karmę i ona je wiejską zagrodę i kupujemy ją w workach 9-kilogramowych. Pokazuję ją właśnie raczej tylko na unboxingach, bo później ją przesypuję sobie do wiadra i później do takich pojemniczków, wiecie, żeby mi było wygodniej Lady ją nasypywać, ale aktualnie nam jej zostało tylko na tydzień, więc będziemy musieli już domówić. Ale Luna jest właśnie na tej karmie Sped Expert o smaku wołowiny i naprawdę świetnie nam się sprawdza. Tutaj macie polski opis ze składem. No i ja ją ogólnie wcześniej kupowałam z rozbiórki na wagę. Teraz ją kupiłam w takim małym worku, ale myślę, że przy następnym zamówieniu zamówiłam w takim 2,5-kilogramowym, żeby już nam wystarczyło na dłużej. Dalej mamy taką kiełbaskę z Miralsa i ona jest akurat o smaku wołowiny. O, i mamy tutaj skład, może się wyostrzy. I ona ma 200 gramów i jest właśnie świetna. My jeszcze nie mieliśmy, ale z tego co widziałam na relacjach na Instagramie u innych osób, to ona jest właśnie taka fajna do zabawek interaktywnych dla psów. Taki wiecie, gdzie piesek musi, no wiecie o co mi chodzi. Takie łamigłówki jakby, żeby pochować w różne skrytki. Do treningów też jest fajna, bo ona jest właśnie taka bardzo twarda i nie ma sosu, więc można ją pokroić w takie kostki i wtedy też tak nam nie utłuszczy tych rzeczy. Więc mam nadzieję, że nam się sprawdzi. Dalej mamy kiełbaskę firmy Meatloaf, seria Meat & Treat. My już mieliśmy wiele naprawdę kiełbasek takich i psiaki są właśnie fanami Meatloafa. I ona ma 80 gramów. I może mi się uda Wam pokazać skład. O, tutaj mamy coś po polsku. Już się wyostrzyło, możecie sobie przeczytać. I dalej mamy takie dwie małe karmy firmy Renske. Pierwszą karmą jest taka mała puszeczka, która ma 95 gramów. Tutaj składu się na pewno nie doczytacie, bo jest taką małą czcionką, że ja nawet tego nie mogę przeczytać. Ale właśnie na stronie patrzyłam i jest świetny. Jednak te karmy Renske są dość drogie, więc tak kupiłam raczej na spróbowanie. I jest o smaku ryb oceanicznych. I mamy tutaj jeszcze taki kartonik i to jest bardziej taka karma w formie zupki dla psiaka. I ona ma tutaj gramaturę. Aha, tutaj jest u góry 185 gramów i składzik tutaj jest już większą czcionką i też jest bardzo fajny. Także takie dwie karmy i na koniec mamy tutaj taką saszetkę dla kota. Jak wiecie, to ja nie mam kota, ale kupiłam ją dlatego, że chyba kosztowała 70 groszy, była w Lidlu na takich przecenach. I ona nie miała aż takiego najgorszego składu,
I wzięłam, bo wiecie, mogę ją zawsze dać do schroniska, jak jeżdżę. Więc tak sobie leżę właśnie tutaj w psiej szafce. Mam tutaj jeszcze trochę opakowań po smaczkach do Denka, więc na szybko Wam pokażę. Mamy najpierw tutaj, to była taka próbka smaczków liofilizowanych z firmy I'm Different i psiakom naprawdę posmakowała. Dalej mamy opakowanie po takich serduszkach z firmy Hunter. I tutaj składu po polsku nie znajdziemy, ale na stronie był bardzo dobry. Tutaj mamy opakowanie po smaczkach z Wolfa, a nawet dwa. Tutaj były takie sandwicze o smaku kurczaka i dorsza. I naprawdę mega smakowały. Tutaj były takie kawałki kurczaka i też bardzo smakowały. W ogóle Wolf to jest jedna z naszych ulubionych firm. W sumie już niejednokrotnie o tym wspominałam. Dalej mamy tutaj opakowania z firmy Vector Food i te gryzaki nam się świetnie sprawdzają. Tutaj mieliśmy 200 gramów żwaczy wołowych. Lady w ogóle uwielbia żwacze wołowe. Tutaj mamy, mieliśmy takie patyczki z dorsza 50 gramów. I tutaj są dwie albo trzy sztuki, zależy jak się trafi. I właśnie to są jedne z niewielu gryzaków, które w ogóle Luna zje. Także też te smaczki są godne polecenia. Dalej mamy tutaj opakowania po macedach. Tutaj była skóra z dzika, krótka, 50 gramów. Lady naprawdę zjadła ze smakiem. Krokiet, dwie sztuki. Lady też zjadła ze smakiem. Tutaj mieliśmy takie sushi i paski. Też mega lubione przez psiaki. Właśnie Wam mówiłam o tym batoniku z sytej michy z indyka i właśnie mieliśmy nawet niedawno, mi się wydaje. Tutaj próbka karmy była z wiejskiej zagrody i też smakowała. Tutaj w ogóle zostawiłam takie po takich chrupkach jakby z Baltiki i szczerze mówiąc to one moim psiakom akurat nie zasmakowały. Lady zjadła, bo zjadła, Luna nawet nie ruszyła, także u nas się nie sprawdziły. Tutaj taka była próbka karmy Pan Mięsko. No i można powiedzieć, że zasmakowała, jednak szału nie było i psiaki wolą te karmy, co jedzą aktualnie, czyli Luna właśnie z Wedeksperta, Lady z wiejskiej zagrody. Tutaj mamy dwa opakowania po ciastkach z Four Dogs Original. I tutaj opakowanie po paskach z jagnięcinych z Hao Miao. I to już było wszystko, jeśli chodzi o ten film. Jeżeli Wam się spodobał, to będę bardzo wdzięczna za łapki w górę. Jeśli jesteście nowi, to oczywiście za subskrypcję. No i się widzimy w następnym filmie. Do zobaczenia!